wykryto odpalenie broni atomowej. Uszanowanko, witam was wszystkich bardzo serdecznie w drugiej części materiału dotyczącej Heroes of the Storm 2 Beta. Tutaj już jesteśmy w grze i omówimy sobie pierwszy ekran, jaki tutaj mamy, ale zanim do tego dojdziemy, mi przynajmniej się tak stało, że miałem grę w wersji angielskiej. Jeśli wam to przeszkadza, to wystarczy wejść po prostu w opcję, język i ustawić sobie polski. Jedyny region, który nam zostaje, to Europa Środkowa, także... Znaczy dla nas, po prostu ping będzie dla nas odpowiedni. Zobaczcie, jakie tu są pingi. Także no, w ten sposób zmieniacie sobie język, macie po polsku. Jeśli na przykład po angielsku nie potraficie lub język angielski jest dla was straszny, mniejsza. Pierwsze co widzimy to bardzo podobne rozmieszczenie pierwszego ekranu. Czyli dół się nie zmienia, zębatka, wykrzyknik, na którym są codzienne zadania. I niżej jest system postępów. Co nam tutaj daje? Widzicie, że jak osiągniemy piąty level, dostaniemy 1000 gemów. I to widzicie, że to jest za piąty poziom gracza. To jest to, o czym mówiłem, do 20 levelu. Co level dostaniemy skrzynkę z łupami. Potem widzę, że za piąty level jest bohater z rotacji. To, o czym wam tłumaczyłem poprzednio. To nie jest istotne. Co się rzuca w oczy najpierw? Trzy waluty, o czym już mówiłem. To jest waluta premium, ją możecie kupić za prawdziwe pieniążki lub też zdobyć za określone kamienie milowe. Na przykład tutaj chyba było przed chwilą, że za piąty level właśnie dostaniemy 1000, a później chyba co 25 leveli. One nam służą do kupowania wszystkiego, dosłownie wszystkiego, jeśli nie chcemy na to zbierać długo. Waluta podstawowa to złoto, za nią kupujemy tylko i wyłącznie bohaterów. I ostatnie to są odłamki. To nie jest może waluta, to faktycznie są odłamki, za które kupujemy skórki, sztandary, graffiti, te wszystkie inne dodatki. Jak widzicie, całe tutaj menu się nie zmieniło. Gra również. Mamy tutaj, tak jak poprzednio, przeciwnicy, szybki mecz, poza rankingi, bójka, to się nie zmienia. Styl gry się nie zmienia. Bójka tutaj aktualnie nie działa. Jedyny tryb, który działa w tej becie, nie wiem czy to już się naprawiło, to na boty. Dlaczego? Bo jeszcze chyba nie wprowadzili tego systemu grania z innymi graczami przeciwko innym graczom, bo codzienne zadania, od 4 dni mi się to powtarza, że zadanie jest rozegrać 3 mecze przeciwko SI. Dlatego wszystko mam ustawione pod SI. Teraz tak, do kolekcji przyjdziemy później, bo to jest jakby od razu sklep. Zobaczymy sobie łupy. Na dzień dobry dostajemy skrzynka początkowa. To jest jakby starter pack. Pierwsza skrzynka, którą otrzymujemy za zalogowanie się w tej wersji beta. Otworzę sobie ją z wami. Podejrzewam, że loot będzie właśnie. Po prostu wow. Co my tutaj mamy? Tral, epicki bohater. No nieźle. Stymulator na 7 dni. Zwykłe graffiti jakieś tam i... zwykły graffiti, czogal, słodziak. Słodziaki jak są jak w Overwatchu. I teraz, co ciekawe, tutaj się tego nie da zrobić, ale da się zrolować łup, który odzyskaliśmy ze skrzynek. No, tę musimy wziąć, bo to jest skrzynka początkowa. Taką skrzynkę zwykłą dostajemy co level. Co każdy level dostaniemy zwykłą skrzynkę, więc spoko. Później dostajemy co 5 leveli skrzynkę, żeby was nie skłamać, albo epicką, albo ciut wyższą z łupami, mniejsza, ale w każdym razie ona gwarantuje nam jeden bądź dwa super przedmioty, minimum. I potem co 25 leveli, nie, co 20 leveli jest skrzynka legendarna, która oferuje nam jeden legendarny przedmiot. Plus za każde 10 leveli na bohaterze otrzymujemy skrzynkę bohaterską, która daje nam gwarantowany przedmiot dla bohatera. Jeśli mamy 10 level Lucio, dostaniemy skrzynkę bohaterską Lucio, a w nim przedmioty do Lucio logiczne. Otwórzmy sobie skrzynkę z łupami, kolejną, którą tu dostałem. Widzicie, szare to są słabsze przedmioty, niebieski jest lepszy. Szary portret, no spoko. Świetliści zaginieni wikingowie. Kontynuacji, rzadka skórka, no nieźle. Co tutaj mamy? Uter, pakiet pierwszy, zwykła emotikona i portret Pandareni Tushui.
I zobaczcie, kliknę sobie inny łup za 250, to mi się zamyka, rolują mi się łupy, dostałem coś gorszego. Jak widzicie, bez nadzieja, ale co jest ciekawe, kwestia, słuchajcie. Właśnie. Widzieliście, poprzedni rol kosztował mi 250, ten 500. Zrolujemy ponownie, po to jest ten odcinek, żeby wam to pokazać. Oho, rzadka skórka do Mediva. No nieźle. Jak widzicie, dostaliśmy nic ciekawego w zasadzie. Inny łup, kolejny kosztuje 750, czyli każdy rol kosztuje 250 więcej. No, w tym przypadku jestem zmuszony wziąć to, co dostaliśmy. Skrzynki. Skrzynki można kupować za tą walutę in-game, te klejnoty. Kolekcja. I tu jest, tu się kuźwa pozmieniało. Polecane to są rzeczy, które są jakby na przecenach lub po prostu polecane. Bohaterowie. Przed chwilą odblokowałem trala, więc na pewno mamy sobie tutaj gdzieś trala. Tutaj jest tral, tak? Bo pokazało mi plus jeden. Otóż to jest tral. Dobrze. Skórki. No tu jest ciekawe. To jest właśnie system też jak w Overwatchu. Każda postać osobna i po prostu pokazane skórki do niego. My dostaliśmy skórkę do Mediva. Skórka to czarny Mac Mediv. I co się tutaj zmienia? Zmienia się ten system tak samo jak w Overwatchu. Mamy skórkę. Pamiętacie, poprzednio skórki były... jak mieliśmy jedną skórkę, powiedzmy legendarną, to kolory zmieniały się za level. Tutaj każda skórka kupowana jest osobno. Widzicie, tą mam, tej nie mam, a zmienia się tylko kolor. Więc jest to zmiana bardziej Overwatchowa, kosmetyczna, że jednak wszystko musimy mieć osobno. Ale to niczym nie szkodzi, bo tym razem skórki łatwiej można dostać, bo może nam wypaść nawet skórka jakaś tam legendarna. Z tego nie ma żadnego problemu. Może wypaść nam ze skrzynki. Więc nie ma co tutaj na to narzekać. Naprawdę, naprawdę warto. Więc widzicie, że to jest bardziej przejrzyste. Do każdego bohatera jest pokazane osobno, a każdą skórkę zdobywa się osobno. I tutaj zmiana, jeśli posiadaliście jakąś skórkę kupioną na przykład do rzeźnika, to wszystkie te podobne, tak? O! Żelazny rzeźnik, spaczony żelazny rzeźnik i dziki żelazny rzeźnik, wybrałem najtrudniejsze nazwy do przeczytania. Wszystkie te skórki będziecie posiadać po prostu, bo wcześniej już tą skórkę mieliście, także nowi gracze będą musieli zdobywać je na nowo. Wierzchowce, tutaj też się pozmieniało, mamy jakby uklasyfikowane konie, bestie mechaniczne, magiczne, powiązane z postaciami. Powiązane z postaciami, no po prostu wiadomo, że tutaj pan Ragnaros nie ma wierzchowca, więc jeździ na lawie, wiadomo. Tak samo Alarak unosi się magicznie, jak nie wiem, co nazwać. No, w ten sposób to wygląda, aczkolwiek nic nie stoi na przeszkodzie, żeby używać na przykład innych wierzchowców dla nich, ale automatycznie posiadamy. Sztandary. No to tak, mamy sztandary z Warcrafta, jak już mówiłem, Starcrafta, Diablo, Overwatcha, czyli z każdej gry, w której są bohaterowie w hotsie. Sztandary, jak już mówiłem, one będą pokazywane, jeśli przyjmiemy kampę, wtedy wbija się sztandar, lub kiedy przyjmiemy twierdzę i... I co? Co są twierdze i bastiony? No mniejsze, te większe zamki, gdzie są gate'y. Dostałem właśnie z Warcrafta gdzieś jeden, tylko nie widzę, co to... Aha, posiadam. Dostałem ten jeden, no to sobie go będziemy używać, tak? Jak się używa? Powiem wam, że jeszcze nie bawiłem się w to, ale rozumiem, że... Aha, już do mnie dotarło jak. Mniejsza. Graffiti. Dostałem graffiti z Warcrafta, ikona mądrości i stylizowane, czyli słodziaka Cho'Gala. Komentatorzy to są komentatorzy podczas meczu. Tak jak jest na przykład grobodzierżca, tak? Tam, gdzie jest przeklęta kotlina. Tak na przykład będzie nam tutaj Anubarak mówił. Albo Arthas. Albo TC. Lub każdy inny bohater, którego tutaj mamy. Widzę, że akurat z Overwatcha nie ma. Nie ma po prostu wszystkich. No, wiadomo, to nie jest aż tak ważne. Kwestie. Też bardzo Overwatchowa sprawa. Każdy bohater ma 5. No właśnie. Sami wybieramy sobie kwestie, które chcemy posiadać, które chcemy powiedzieć podczas gry, tak samo jak w Overwatchu to jest. Potem kolejna rzecz, emotki. To są emotki czatowe, używamy ich po prostu w czacie, pisząc z innymi graczami.
Proszę, już mam nowe, więc mogę sobie ich poużywać pełno. I wysłać im, pochwalić się ludziom, o, patrzcie, mam takie umutki, nie? No pierdoła, tylko po to, żeby wydawać te gemy. Portrety, z tego się akurat cieszę, bo lubię takie pierdoły. Już sobie zmieniłem do hordy portret. Ja lubię takie pierdoły, naprawdę jara mnie to. Portrety akurat propsuję bardzo. Szczególnie, że są zupełnie inne, nowe, zremasterowane. Taki tusz, sepia, super moc, legendy ze świata Diablo. To już w ogóle tym się mega jaram. To są Hearthstone'a, to są portrety grywalnych bohaterów, tak? Hearthstone'a zakładam, że będą wszyscy tutaj, tak? I legendy ze świata Warcrafta. To mnie mega jara, bo to widać, że to są ikonki, znaczy przynajmniej te 5 z Warcrafta 3. Nawet tu jest napisane właśnie. Te są z WoWa. Otóż to. W ten sposób to wygląda. I stymulatory. Stymulator można kupić za te... gemy? Klejnoty, gemy, tak, dobrze powiedziałem. W ten sposób to wygląda. Co się zmienia w gameplayu? Ano nic się nie zmienia w gameplayu, ale zmienia się troszeczkę ta oprawa tutaj. Bohaterów nadal wybieramy tak samo, filtrujemy tak samo, nie ma z tym żadnego problemu. Otóż to, tu widzicie, że po lewej już nie ma ikonki pokazanej euro, ile to kosztuje, tylko gemy, za gemy można sobie odblokować, więc spoko. Zmienia się troszeczkę tutaj po lewej ten wyposażenie w zasadzie, bo zdolności i talenty są pokazane tak samo, wyposażenie. I teraz tak, mamy pokazane, może na przykładzie postaci Mediva, bo dostałem do niego skórkę, więc fajnie będzie mi pokazać, gdzie jest Mediv. To jest dobre pytanie, jestem ślepy, może nie mam Mediva? To by było głupie, gdybym nie miał Mediva. Mediv. Oczywiście, że nie mam Mediva, dostałem do niego skórkę. No nieźle, w takim razie to jest głupie, ale działa. Widzicie, mam tutaj odblokowaną tylko jedną ze skórek dla Mediva dostępnych, więc tą mogę sobie użyć. Wierzchowce. Brak dostępnych wierzchowców, bo akurat mam postać kruka. Także jestem debilem, bo wybrałem postać, która nie potrafi, nie może jeździć na wierzchowcu. Weźmiemy sobie smugę. To będzie ciekawe, bo akurat do smugi mam dostępne kolory z poprzedniego konta zwykłego, więc akurat wybierzemy sobie może tam zieloną, to nie jest w tym momencie istotne. Wierzchowce wybieramy sobie również spośród tych dostępnych tutaj miejsc i tak samo kolory będą dostępne, te które posiadamy, kolejne które będziemy zdobywać pojedynczo, tak samo jak skiny, także no w ten sposób to wygląda. Sztandary, dostałem chyba sztandar z Warcrafta, mogę sobie go użyć. Szpreja dostałem też z Warcrafta. Kwestii nie mam żadnej odblokowanej. No trudno. Będzie domyślna. No i świat potrzebuje bohaterów. To będzie kwestia, którą będziemy wymawiać podczas przejmowania. Nie wiem, czy pokazać wam to in-game. Może rozgrywkę przykładową pokażę wam w osobnym materiale. To było omówienie po prostu tego, co tutaj mamy. W ogóle widzę, stymulator jest aktywny na 2 miesiące i 19 dni, tak długo jak trwają beta testy. No nieźle. W każdym razie dziękuję wam za uwagę. Jeśli macie jakieś pytania, to śmiało piszcie, bo nigdzie na polskim YouTubie nie widziałem właśnie żadnego polskiego objaśnienia. Wszystkie linki z poprzedniego odcinka, jak i w tym, będą właśnie w opisie. I co? I dziękuję wam bardzo serdecznie za uwagę i do zobaczenia już w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć! Siemasz! Słuchaj, mam ważną sprawę. Jeśli podobał ci się materiał, to daj suba. Aby być na bieżąco, wciśnij taki dzwoneczek, a potem zaznacz opcję, że chcesz otrzymywać powiadomienia. To dość istotne, ponieważ YouTube nie wyświetla moich filmików. Jeśli zaś uważasz, że materiał był godny uwagi, to daj łapkę w górę i napisz coś miłego. Przytnę ci serduszko.